Przyjrzyjmy się temu zegarowi i zobaczmy, czy potrafimy powiedzieć, którą godzinę pokazuje. Na tarczy zegarowej są dwie wskazówki: ta krótsza, pokazująca godziny, i ta dłuższa, pokazująca minuty. Zacznijmy od wskazówki godzinowej, tej krótszej. Zanim to zrobimy, zwróćcie uwagę, że na tej tarczy zegarowej nie ma oznaczeń liczbowych. W takim razie dopiszmy je. U góry zegara, w tym miejscu, zawsze znajduje się godzina 12. To właśnie stąd, kiedy zaczyna się kolejny dzień, wskazówka godzinowa zaczyna swoją podróż. Jest to też godzina 0, ale przyjęło się, że oznaczamy to miejsce jako godzina 12. Zaraz się przekonacie dlaczego. Dla wskazówki godzinowej tak naprawdę znaczenie mają tylko te większe oznaczenia. Na tej tarczy są to kwadraty. Kiedy wskazówka godzinowa dociera do pierwszego, grubszego oznaczenia, do pierwszego kwadratu, jest godzina pierwsza. Kiedy dociera do drugiego, jest godzina druga. I tak dalej, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tak dalej, aż do miejsca, w którym znowu jesteśmy na godzinie dwunastej. Jedynasta i dwunasta. No i teraz widać, co pokazuje wskazówka godzinowa. Pokazuje miejsce po godzinie dziesiątej, pomiędzy dziesiątą a jedenastą. Wskazówka godzinowa pokazuje, że jest po dziesiątej, jakąś liczbę minut po dziesiątej. Nie ma jeszcze jedenastej. Więc zapisujemy liczbę 10. Jest po 10. Ta dziesiątka oznacza godziny. Od początku dnia minęło ponad 10 godzin, ale nie minęło jeszcze 11. Sprawdźmy, co pokazuje wskazówka minutowa. Wygląda na to, że pokazuje tę kreskę. Minuty są zdecydowanie krótsze od godzin i najczęściej na zegarach znaczki minutowe są mniejsze od oznaczeń godzinowych. Liczenie minut zaczynamy od pozycji, w której długa wskazówka jest ustawiona pionowo do góry. Kiedy była tutaj równo pionowo, była pełna godzina. Przesuwała się w prawo. Tu była dziesiąta jeden, tutaj dziesiąta dwie, dziesiąta trzy, dziesiąta cztery, dziesiąta pięć. Możemy zapisać, że tutaj była godzina dziesiąta pięć, pięć minut po godzinie dziesiątej. Dalej dziesiąta sześć, dziesiąta siedem, dziesiąta osiem, dziesiąta dziewięć, dziesiąta dziesięć, czyli 10 minut po dziesiątej. I pewnie już widzicie, jaki schemat się tu powtarza. Oznaczanie minut zaczynamy od 0 minut po pełnej godzinie na samej górze, potem 5, potem 10, tutaj będzie 15. Na tym odcinku możemy zakończyć zliczanie minut piątkami i od 15 jeszcze jedna minuta, czyli razem 16. Wskazówka minutowa pokazuje 16, czyli jest 16 minut po godzinie 10. Albo 10:16. Jeszcze jedno podobne zadanie. Znowu możemy zacząć od wskazówki godzinowej. Wiemy już, jak oznaczać godziny na tarczy zegarowej. Tutaj 12, 1, 2, 3 i tak dalej. Moglibyśmy oznaczyć wszystkie godziny na tarczy, ale nie ma takiej potrzeby, bo wskazówka godzinowa pokazuje miejsce pomiędzy godziną pierwszą i drugą. Więc te oznaczenia wystarczą. Czyli jest po pierwszej, ale przed drugą. Czyli pierwsza i jakaś liczba minut po pierwszej. Patrząc teraz na wskazówkę minutową, widzimy, że całkiem dużo czasu upłynęło od godziny pierwszej. Od pełnej godziny wskazówka minutowa przesunęła się przez całą tę część tarczy. No to liczymy, ile się przesunęła: 5 minut, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Do 45 minut nie doszła, 45 to by było za daleko. Policzmy minuty od 40 po 1: 41, 42, 43, 44. Wskazówka minutowa dotarła do tego miejsca, czyli minęły 44 minuty po godzinie pierwszej. Jest godzina pierwsza 44.